Zaczynamy najlepszy serwis informacyjny tworzony z myślą o Polonii i Polakach mieszkających poza granicami kraju. To Polonia 24. Paulina Drażba, dobry wieczór. Oto co przygotowali nasi dziennikarze. Brytyjski następca tronu z wizytą w Polsce. Wykonujecie tutaj naprawdę ważną pracę i bronicie naszej wolności. Sztuka przeciwko reżimowi. Cudowne prace, które oddają ducha wolności, ducha solidarności. Tradycyjny symbol ziemi wileńskiej. Jesteśmy dlatego, żeby nie zapomnieć tradycji dziadów, pradziadów. Rosjanie słabną w Bachmucie. Wkrótce to wykorzystamy, zapowiada w mediach społecznościowych dowódca ukraińskich wojsk lądowych, generał Oleksandr Syrski. Wojska Putina nadal mają jednak wyraźną przewagę w powietrzu. Tylko minionej doby przeprowadziły prawie 50 ataków na ukraińskie cele, głównie cywilne. O szczegółach Dariusz Begiej. Ukraińska policja opublikowała dziś film, na którym widać dramatyczne okoliczności wczorajszej akcji ratowniczej w trafionym przez rosyjską rakietę bloku mieszkalnym w Kramatorsku. Do 7 wzrosła liczba ofiar uderzenia drona kamikadze w Akademik na przedmieściach Kijowa. To był obiekt cywilny, to byli pokojowo nastawieni ludzie, którzy stali się ofiarami armii Federacji Rosyjskiej. Na terenach bezpośrednio objętych walkami problemem staje się dostęp do wody pitnej. Jewchen Tkaczow codziennie ryzykuje życie, by dostarczyć ją mieszkańcom miasta Czasy-Wiar, ale też ich zwierzętom. Na przykład u nich tam 12 kóz. Niektórzy ludzie mają do 12 kóz i 4 lub 5 psów. Są i psy bezpańskie, kałuże wyschły, a zwierzęta też potrzebują wody. Mimo ciągłego ostrzału Tkaczow zapewnia, że będzie dowoził wodę tak długo, jak długo drogi będą przejezdne. Możesz wsiąść do samochodu pancernego i zginąć, albo możesz dostarczyć pomoc humanitarną na rowerze i przeżyć. Wieś Borodyczne w obwodzie donieckim przechodziła z rąk do rąk już 14 razy. Teraz jest pod kontrolą armii ukraińskiej. Pozostało w niej 7 mieszkańców. Żyją wśród ruin. Usuwamy gruzy, naprawiamy. Trzeba pracować małymi kroczkami. Musimy mieć nadzieję i wiarę. Może wszystko będzie dobrze. Nadzieja umiera ostatnia. Dariusz Begiej, Polonia 24. Dostawy broni i amunicji dla walczącej Ukrainy to jeden z dwóch tematów dwudniowego szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Przywódcy państw członkowskich omówią też dotychczasowe działania mające na celu obniżenie cen energii i uniezależnienie od rosyjskich surowców. Polskiej delegacji przewodniczy premier Mateusz Morawiecki. Unia Europejska planuje dostarczyć Ukrainie w ciągu najbliższych 12 miesięcy 1 000 000 sztuk amunicji artyleryjskiej, a to wymaga zwiększenia zdolności produkcyjnych europejskich koncernów zbrojeniowych. Putin nigdy nie dopuszczał myśli, że wsparcie dla Ukrainy będzie działać w tak jednolity sposób i przez tak długi czas. Na agendzie spotkania europejskich liderów z inicjatywy polskiej znalazła się też kwestia uprowadzenia przez Rosję ukraińskich dzieci. Zostaliśmy o to również poproszeni przez stronę ukraińską. Jest to wyjątkowe barbarzyństwo rosyjskie i chcemy tę sprawę mocno nagłośnić na forum międzynarodowym. Polska wspólnie z Estonią i Litwą sprzeciwia się też łagodzeniu sankcji wobec Rosji i Białorusi. We wstępnym projekcie wniosków ze szczytu znalazło się potępienie Mińska za wspieranie wojskowe rosyjskiej agresji. Czy wydarzyło się coś pozytywnego, żeby te sankcje zostały złagodzone? Nic. Sytuacja tylko się pogarsza. Reżim białoruski jeszcze bardziej wspiera Rosję w tej wojnie. W piątek rozmowy unijnych przywódców zdominują kwestie energetyki i strefy euro. Żaden inny członek rodziny królewskiej nie był tak blisko wojny, podkreślają brytyjskie media. W Polonii 24 teraz wizyta księcia Williama w Polsce. Następca brytyjskiego tronu spotkał się dziś z prezydentem Andrzejem Dudą, uchodźcami i wolontariuszami niosącymi pomoc od pierwszych dni wojny. Polsce przekazał słowa podziękowania za wspieranie walczącej Ukrainy.
Ta wizyta do ostatniej chwili była utrzymywana w tajemnicy. Następca brytyjskiego tronu spotkał się z ukraińskimi uchodźcami, którzy schronienie znaleźli w Polsce. Książę był ciekawy, jak wyglądała pomoc w pierwszych dniach wojny i pytał nas, jak czujemy się w Polsce. Książę William złożył dziś kwiaty przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie. Następnie spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Bardzo doceniał rolę Polski. Mówił, że jest pod dużym wrażeniem tego, jak Polska rozwija się, ale też jak Polska reaguje na te kryzysy, które pojawiają się. Także i kryzys związany z rosyjską agresją na Ukrainie. Jest to pokazanie rangi Polski w perspektywie, powiedzmy, wschodniej flanki NATO, czy też pomocy Ukrainie. Pierwszym punktem dwudniowej wizyty w Polsce był Rzeszów i spotkanie z żołnierzami kontyngentu międzynarodowego, w którym służą m.in. Brytyjczycy. Wykonujecie tutaj naprawdę ważną pracę i bronicie naszej wolności. Wszyscy w kraju gorąco was wspierają. O wsparciu ukraińskich uchodźców przyszły monarcha rozmawiał także z ministrem obrony narodowej, wicepremierem Mariuszem Błaszczakiem. Polskie służby były wspierane właśnie przez służby brytyjskie, przez żołnierzy brytyjskich. Jesteśmy za ten fakt niezmiernie wdzięczni. W Polsce stacjonuje około 400 brytyjskich żołnierzy, większość z nich w województwie lubelskim i podkarpackim. Oglądają Państwo polonijny serwis informacyjny. Przed nami jeszcze wiele tematów, między innymi patriotyzm okiem młodego pokolenia. Animacje mogą mieć formę każdą. Komputerowa grafika, rysunkowa grafika. Nowa polonijna placówka edukacyjna w Niemczech. Chcemy pielęgnować kulturę polską w naszych dzieciach, język polski. Trzy lata temu masowo wyszli na ulicę, aby walczyć o wolność i demokrację. To właśnie dążeniom i działaniom białoruskiego społeczeństwa poświęcony był międzynarodowy konkurs na plakat artystyczny. Jego efektem jest wystawa Biało-Czerwono-Białe w Muzeum Wolnej Białorusi w Warszawie. Jurorzy docenili symbolikę plakatu Kamila Skrzypca, zwycięzcy konkursu. Nawiązuje do wizerunku łańcucha, ale zerwanego łańcucha, co symbolizuje zerwanie tych więzi z władzą, jakby uwolnienie się. Podobnych prac z całego świata nadesłano blisko 250. Najlepsze złożyły się na wystawę Biało-Czerwono-Biały. Efekt finalny jest taki, jaki widzimy, mianowicie cudowne prace, które oddają ducha wolności, ducha solidarności. Promująca białoruską kulturę, promująca wiedzę o Białorusi, promująca walkę białoruskiego społeczeństwa o wolną, niepodległą Białoruś. Ekspozycja ma przypominać o wsparciu wolnego świata dla więźniów politycznych białoruskiego reżimu, takich jak Andrzej Poczobut czy Aleś Bialacki. Oni, będąc w więzieniach, wśród tych 1500 osób, walczą za wolną i niepodległą Białoruś. Nie ma zgody na te prześladowania i nigdy nie spoczniemy w wysiłkach o uwolnienie więźniów politycznych. Na sobotę przypada Białoruski Dzień Wolności. Centralne obchody zostaną zorganizowane w Warszawie. A teraz nie lada wyzwanie dla młodych filmowców, przyszłych aktorów i twórców animacji. Ruszył nabór zgłoszeń do 8. edycji konkursu Patria Nostra. Organizatorzy zachęcają młodzież, także polonijną, do tworzenia filmów na temat znanej postaci lub wydarzenia historycznego. Celem tego konkursu jest budowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży. "60 sekund, tyle powinny trwać prace zgłoszone do konkursu Patria Nostra. Forma jest dowolna, liczy się kreatywność, zaangażowanie i inwencja twórcza w zaprezentowaniu faktów historycznych." Animacje mogą mieć formę każdą. Komputerowa grafika, rysunkowa grafika, każda, która zainspiruje młodzież. A filmy to są takie aktorskie filmy. Witaj! Udział w konkursie mogą wziąć drużyny uczniów w wieku od 12 do 19 lat, zgłoszone przez szkołę lub parafię czy inną instytucję. Budujemy patriotyzm w najmłodszym pokoleniu Polaków. Pokazujemy polską historię, co jest inwestycją w młode pokolenia i zaprocentuje
budowanie wspólnoty narodowej w przyszłości. Na nagrody mogą liczyć nie tylko zwycięzcy. Specyfiką konkursu Patria Nostra jest nagradzanie wszystkich jego uczestników, nawet tych, którzy zajęli miejsce ostatnie. Przygotowują olbrzymią liczbę nagród. To są torby wypełnione książkami. Filmy konkursowe należy wysłać za pomocą strony internetowej www.konkurspatrianostra.pl. Nabór wniosków zakończy się 30 kwietnia. Do tematu wrócimy już niebawem w rozmowie Polonii 24, a naszym gościem będzie pani Natalia Wołyniec, prezes Fundacji Patria Nostra. Przenosimy się na Łotwę i mamy dobrą wiadomość dla wszystkich tych, którzy właśnie tam nas teraz oglądają. Telewizja Polska rozszerza swoją ofertę o kolejne kanały, co oznacza, że Polacy mieszkający na Łotwie będą mieli dostęp do kolejnych polskich stacji telewizyjnych, w tym TVP Info i TVP Wilno. Więcej na ten temat z Rygi Marcin Czapski. Dla Polaków mieszkających na Łotwie to jest niezwykle ważne wydarzenie. Poszerzenie oferty telewizji polskiej o kolejne 4 kanały, bo wcześniej przypomnijmy, że kanał TVP Polonia był tutaj już dostępny. Ale te środowiska polskie od lat walczyły o to, żeby tych kanałów było tutaj więcej. Przeciwdziałamy w ten sposób próbom dezinformowania Polaków, społeczności polskiej tutaj na Łotwie. Zwłaszcza wobec dzisiejszej sytuacji geopolitycznej tak istotne jest, żeby te informacje, które docierają do Polaków mieszkających, także tutaj były po prostu sprawdzone i rzetelne, a ta poszerzona oferta telewizji polskiej daje taką możliwość. Z Rygi dla Polonii 24 Marcin Czapski. To niezwykła przygoda, która zmienia ludzkie losy i przygotowuje do wkroczenia na rynek pracy. Program Erasmus jest już w Polsce od 25 lat. Dzięki niemu studenci i absolwenci mogą uczyć się i odbywać staże za granicą, a nauczyciele wykładać na zagranicznych uczelniach. Polska do programu Erasmus dołączyła w 1998 roku. To była zupełnie inna rzeczywistość. Początki były po prostu trudne, proszę pamiętać, 25 lat temu internet dopiero raczkował, dostęp nasz był ograniczony, komórek nie było. Liczby mówią same za siebie. Do tej pory ponad 13 milionów osób w ramach programu mogło uczyć się, pracować lub szkolić się za granicą. Polacy najchętniej wybierają Hiszpanię, Włochy, Niemcy i Portugalię. Ja wyjechałam na Erasmusa do Portugalii, bo w sumie bardzo chciałam tam wrócić. To był kraj właśnie, który ja obrałam jako pierwszy cel. I czy warto? Ja uważam, że każdy, kto chociażby się waha, żeby jechać na Erasmusa, nie powinien już mieć żadnych wątpliwości. Wątpliwości nie mają też ci studenci, którzy wybrali nasz kraj. Studiuję inżynierię na Uniwersytecie w Czarnogórze. W programie biorę udział pierwszy raz i to też moja pierwsza wizyta w Polsce, ale już mogę powiedzieć, że kocham ten kraj. Jestem z Indii, to mój pierwszy wyjazd z Erasmusa. Jestem tu od miesiąca i już bardzo lubię Polskę. Ludzie są tu bardzo pomocni. Wymiana studencka w ramach programu Erasmus oraz jego następcy, czyli programu Erasmus+, została utworzona przez Komisję Europejską w 1987 roku. Teraz Wielka Brytania i teatralna uczta w wykonaniu sceny polskiej UK. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych polonijnych zespołów teatralnych. Artyści zagrali właśnie 50. jubileuszowy spektakl, a zatem zabieramy Państwa na deski Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie. Koniec! Ściele wieczne łoże w reżyserii Heleny Kauthausen i Wojciecha Piekarskiego to nowy spektakl wystawiany na deskach londyńskiego POSK-u. Wróciłem z tym tekstem, który wpadł mi do ręki zupełnie przypadkowo. Przeczytałem, znalazłem go kiedyś w mojej biblioteczce na półce. Otworzyłem stronę, przeczytałem i od razu język. Język mnie tak złapał, że pochłonąłem całą tą książeczkę. Śledztwo jest w toku. Dramat autorstwa Marka Otwinowskiego porusza temat samotności, wykluczenia i potrzeb wspólnoty we współczesnym świecie. Pod kątem warsztatowym sztuka była wyzwaniem artystycznym dla twórców. To jest Konrad naszych czasów, który ma ten fałszywy prometeizm. To jest Corydian na górze Mont Blanc, który w zasadzie pod wpływem narkotyków się rozpada. Wyraźnie czuło się wzajemną energię, która płynęła pomiędzy aktorami i widownią. To jest napędzanie tej energii wzajemne i cudowne. Dramat Ściele wieczne łoże będzie można oglądać również w najbliższą niedzielę w kameralnej przestrzeni studia POSK. Po premierze przewidziana jest dyskusja z reżyserem i aktorami.
To znana na całym świecie dekoracja wielkanocna i tradycyjny symbol Wileńszczyzny. A wicie palm, bo o nich mowa, jest tradycją ziemi wileńskiej. Jak powstają te wielobarwne dzieła sztuki i ile czasu potrzeba, aby taką palmę przygotować, sprawdziliśmy na specjalnych wielkanocnych warsztatach. Splatają się w niej różne pory roku, kolory, a nawet pokolenia palmiarek. Wileńska palma zawsze wykonywana jest ręcznie, według tajników sztuki ludowej. To jest fajne, to jest taki powrót do tradycji i to po prostu musimy to robić. A jak to robić, uczono podczas warsztatów wielkanocnych w Stolecznikach. Dzisiaj robiłam palmę sama, samodzielnie. Wyszło mnie tak... Starałam się bardzo. Ta umiejętność przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Jesteśmy dlatego, żeby nie zapomnieć tradycji dziadów, pradziadów, bo wileńska palma to jest wileńska palma. Żadna nie dorówna tego. Bardzo fajnie, naprawdę spodobało się. Potem pójdziemy święcić tę palmę do kościoła i będziemy czekać Wielkanocy. Organizatorem spotkań jest Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego. Przez wiele lat organizujemy warsztaty wicia palmy wileńskiej i malowanie pisanek. Jesteśmy oczywiście w takim okresie wielkanocnym, okresie zadumy. Warsztatom towarzyszy wystawa palm wileńskich. Okazuje się, że tygryski najbardziej lubią język polski. Mowa o przedszkolakach, które właśnie rozpoczęły naukę w nowo powstałym polonijnym przedszkolu w Niemczech. Jak sobie radzą? O tym Patrycja Hacia. Tygryski to 14-osobowa grupa przedszkolaków, która właśnie rozpoczyna swoją przygodę z nauką. O, ja jestem Polak mały, taki silny, taki śmiały. Kolor biały i czerwony dobrze znam, polską flagę w domu mam. Otwarcie polonijnego przedszkola we Frankfurcie nad Menem to także ważny dzień dla rodziców. Chcemy pielęgnować kulturę polską w naszych dzieciach, język polski. Dla nas to jest bardzo ważne. Zwyczaje polskie, kładziemy na to nacisk w rodzinie. Dlatego w placówce obok zabawy liczy się także edukacja. Posługujemy się tylko w języku polskim. Są dzieci, które... gdzieniegdzie wplątują język niemiecki, ale to jest zupełnie zrozumiałe, ponieważ na co dzień mieszkamy w Niemczech. Polonijne przedszkole to już druga taka placówka dla najmłodszych rodaków mieszkających w Niemczech. Pierwsze zostało otwarte w ubiegłym roku w Berlinie. Docelowo chcemy tą siatkę również tych grup przedszkolnych, tych grup dziecięcych rozszerzać. Oczywiście zależy to też od faktycznego zainteresowania, warunków. Zajęcia w przedszkolu odbywają się co sobotę. Na koniec, a właściwie na deser, mistrzowie kuchni z Kieleckiego Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. Aleksandra Zajęcka i Oskar Brzozowski to jedyna drużyna z Polski wyróżniona w międzynarodowym konkursie kulinarnym we Francji. Jakimi smakami zdobyli serca jurorów? O idealnym przepisie na sukces Konrad Reluga. Ten duet to kwintesencja kulinarnej maestrii. Tu każdy składnik łączy się z kolejnym. Nic nie jest pozostawione przypadkowi. Ja bardziej zajmuję się częścią deserową. Oskar zajmuje się częścią dania głównego. Oskar jest pomocnikiem u mnie w deserze, a jestem pomocnikiem w daniu głównym. Przepis na sukces tkwi w regularnej praktyce. Parę miesięcy trenujemy, robimy cały czas do perfekcji, dążymy ze wszystkimi elementami. Młodzi kucharze we Francji zaprezentowali 6 dań głównych i 6 deserów. Wśród nich schab wieprzowy z kością i szalotkę. Jest to poniekąd odzwierciedlenie tego, co ich czeka później w codziennym życiu zawodowym w kuchni, czyli praca pod presją stresu, czasu. Jury zwracało baczną uwagę na każdy detal. Smak był równie ważny, co walory wizualne. Wszystko po to, by w przyszłości młodzi kucharze byli w stanie poruszać kubki smakowe nawet najbardziej wybrednych podniebień. Czas na zapowiadaną rozmowę Polonii 24. Naszym gościem jest pani Natalia Wołyniec, prezes Fundacji Patria Nostra. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani prezes, to już 8. edycja filmowego konkursu historycznego Patria Nostra. Przypomnijmy jego zasady. Do kogo ten konkurs jest przede wszystkim skierowany? Ten konkurs zawsze był i nadal pozostaje skierowany dla młodzieży w wieku od 12 do 19 lat. I ta młodzież szkolna, która bierze udział w naszym konkursie, zazwyczaj kocha historię lub się interesuje
techniką komputerową. Ponieważ oczywiście trzeba nakręcić film, który opowiada albo o znanej postaci, albo na przykład o jakimś wydarzeniu związanym z historią Polski, prawda? Tak jest, lub zrobić animację, bo nasze prace konkursowe to animacja lub film o długości do 60 sekund. Czyli tak jak powiedzieliśmy w naszym programie, poszukujecie zarówno utalentowanych filmowców, przyszłych twórców animacji, albo też na przykład aktorów, którzy mają takie umiejętności. Powiedziała Pani, że oczywiście uczniowie w wieku od 12 do lat 19, ale jest to konkurs skierowany właśnie do różnych województw w całej Polsce, jak również w tym konkursie może wziąć udział młodzież polonijna. Tak jest. W ramach jednej edycji organizujemy 4 konkursy regionalne, południe, północ, zachód i wschód, do których zapraszamy po 8 drużyn zagranicznych pochodzenia polskiego. I istnieje już od 4 edycji konkurs światowy wyłącznie dla drużyn zagranicznych pochodzenia polskiego. To skoro już wiemy, kto może się zgłosić, to powiedzmy jeszcze, do kiedy młodzi ludzie, którzy mają właśnie pasję na przykład do historii, mogą się zgłaszać do tego konkursu? Do nas można się zgłaszać jeszcze do końca kwietnia. Zapraszamy wszystkie drużyny i przypomnę tylko, że nie tylko szkoły mogą startować, również drużyny rodzinne, opiekunem których może być starsza osoba powyżej 18 lat. I do nas takie drużyny też się zgłaszają. Pani prezes, powiedziałyśmy o tym, że należy nakręcić filmik, ale nie powiedziałyśmy jeszcze o tym, że tak naprawdę ten filmik ma trwać minutę. My już rozmawiamy na pewno dłużej niż minutę. Jak w minucie po prostu tę historię Polski opowiedzieć? To jest niezwykle trudne zadanie. Film kręci się do 2 godzin, do 3 godzin, cały materiał źródłowy. Natomiast właśnie najgorszym dla nich wyzwaniem jest to, że muszą zrobić z tego tylko i wyłącznie minuta. I się udaje. Ta minuta jest tak skoncentrowana, tak wypełniona wydarzeniami, że bardzo ciekawie to się ogląda. Na jednym oddechu praktycznie Państwo mogą to zobaczyć. I bardzo łatwo to się ocenia potem, bo tylko minutę trwa film, więc nie tracimy za dużo czasu na to, żeby spojrzeć na wszystkie filmy. I takie głosowanie na film trwa tam do 4 do 5 dni. Każda drużyna, która uczestniczy w naszym konkursie, w ramach jednego konkursu może zagłosować na inną drużynę, lecz nie na siebie oczywiście. Filmy z lat ubiegłych widzą Państwo teraz właśnie na swoich telewizorach. Wyglądają te filmy bardzo profesjonalnie. Pytanie właśnie, czy taki film trzeba wykonać sprzętem profesjonalnym, czy wystarczy nam na przykład aparat fotograficzny, czy też telefon komórkowy? Różne sprzęty stosują, również tak samo jak komórka. Oczywiście zalecamy, jak nakręcają komórką, żeby to było w poziomie, nie w pionie, bo wtedy to mamy pełny obraz tego, co się dzieje. Natomiast dzisiaj komórki są tak dobre, że można naprawdę dobre filmy nakręcić komórką. Natomiast wiele osób sięga do kamer, na 3 kamery nawet kręcą filmy. To zależy od ich możliwości. Czyli już super profesjonalnie. Czyli wiemy, że wszystkie chwyty dozwolone. Pani prezes, przede wszystkim, co ten konkurs daje młodym ludziom? Budzi patriotyzm w dzisiejszej młodzieży, zachęca do tego, żeby poznać tą historię. Historię poznają przez osoby, o których te filmy i animacje tworzą. Również zagłębiają się w różne historyczne fakty. Bardziej poznają tą historię od strony innej niż wykładają w szkole. Więc historia tak naprawdę jest bardzo ciekawym przedmiotem, który dzieci i młodzież otwierają dla siebie na nowo, kiedy poznają pewne aspekty tego, co tworzą teraz dla nas jakieś filmy. Więc zachęcamy właśnie młodzież taką od 12 do 19 lat, żeby pokochali tą historię, żeby byli dumni z tego, że są Polakami na całym świecie, bo Polakiem na zawsze się zostanie. Właśnie a propos całego świata, bo ja miałam przyjemność być podczas kilku rozwiązań tak naprawdę konkursu, podczas gali finałowej i mam wrażenie, że ten konkurs jest szczególnie ważny dla młodzieży polonijnej, prawda? Bo polska młodzież ma lekcję historii u siebie normalnie każdego dnia w szkole, prawda? Z młodzieżą polonijną jest trochę inaczej.
Tak jest. Młodzież polonijna często uczęszcza do szkół sobotnich. Oni widują się raz na tydzień. Dla nich taka lekcja historii oraz polonistyki się przeplata. I bardzo ciekawe teraz są już wykłady w szkołach, dlatego że jak otwierają nasze filmy konkursowe, z których też korzystam jako z pomocy dydaktycznej, to wtedy nauczyciel może rozwijać ten temat wokół dalej i dalej, ale młodzież jak zobaczy taki filmik, to wtedy już wyobraźnia dopracowuje resztę, tak? O wiele łatwiej korzysta się z takich materiałów i przyjemniej. Wyobraźnia działa. Pani prezes, na pewno do tego tematu będziemy jeszcze wracać, bo oczywiście TVP Polonia objęła patronatem po raz kolejny konkurs Patria Nostra. Bardzo Pani dziękuję i dziękuję Państwu. To był program Polonia 24. Do zobaczenia już jutro o 22:05 na antenie TVP Polonia. Paulina Drażba, dobrej nocy.